nie bestia, ale służące jej upiory. Te krwawe łogary? No bestia. Trafiliście w samo sedno. Mówią na nie bargesty. Jak jest woł, tak jest woł. Mam nadzieję, że będą się trzymały z dala ode mnie. I ja mam taką nadzieję. A czego tu chce? Jestem Wiedźminem. Cu, na wieczny ogień. Znajdzie się dla mnie zajęcie? U mnie nie. Może Wielebny będzie miał jakie zlecenie. Przed twoją karczmą zginęła kobieta. Zresztą nieważne, pogadam z Wielebnym. A czego tu chce? Szukam kogoś, kto zatrzymał się w karczmie. Rozejrzyj się po stolikach i bocznych komnatach. Tam zazwyczaj goście przebywają. Wieczorem udają się do pokojów na spoczynek. Wtedy przyjdź ponownie rano, żeby z nimi porozmawiać. W takim razie pójdę się rozejrzeć. A czego tu chcę? Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Ta, jak dla ciebie. Rezygnuję. A czego tu chcę? Czemu tu tak ponuro? A co to, znam was czy jak? Z obcymi nie gadam. A za 5 orenów? Za 5 orenów to i króla Foltesta znam. Najgornie dziwuj ta wiele najsa do mru wiesz. Dzięki za pouczającą historię. Bywaj. Witaj. Tak się złożyło. Złożyło. Coś pod... Piwa. Zaraz podaję. Dzięki i o wybaczenie proszę. Twoja uroda odebrała mi mowę. Nie ma Co się stało z Elwinem? Zajęła się nim Abigail, miejscowa wróżbitka. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, oddając jej chłopca. Jest jakaś dziwna. Sprawdzę to. Dzięki, Geralt. Po raz pierwszy od dłuższego czasu trafiłem na trop salamandry. To dla mnie bardzo ważna sprawa. Wiesz coś o nich? Powinieneś porozmawiać z Wielebnym. Może coś wiedzieć.